Trasa naszej wycieczki obejmowała Zamość i Roztocze, wschodnią Małopolskę, Przemyśl i okolice oraz Bieszczady. Zamość został założony w 1580 roku przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Renesansowa architektura miasta sprawia, że bywa ono nazywane Padwą Północy. Na zamojskim rynku dominuje ratusz z wyniosłą wieżą zegarową o wysokości 52 metrów i wachlarzowymi schodami prowadzącymi do głównego wejścia. Obecna budowla została ukończona w 1651 roku, a schody w 1770. Barokowe kamienice ormiańskie z połowy XVII wieku. Od lewej kamienica wilczkowska, rudomiczowska, pod Aniołem, pod Małżeństwem i pod Madonną. Rynek Wielki jest kwadratowym placem o boku 100 metrów. Otaczają go zabytkowe kamienice po 8 przy każdej pierzei. Od maja pojawiają się kawiarniane parasole i rozpoczyna się sezon turystyczny. Kamienica Morandowska zaprojektowana przez Morando jako wzorcowa dla zabudowy rynku. Kamienica Linkowska w fasadzie popiersia Minerwy i Herkulesa. Kamienica pod Świętym Kazimierzem nazwana tak od rzeźby znajdującej się na fasadzie. Corocznie na przełomie czerwca i lipca odbywa się Zamojskie Lato Teatralne. Obecnie w ratuszu mieści się Urząd Miejski. Otaczające Rynek Wielki wspaniałe kamienice z podcieniami miały przede wszystkim funkcje handlowe. Dzwonnica katedry pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła. Wiszą na niej trzy dzwony, z których największy, Jan, waży około 4,3 tony. Katedra została ufundowana przez Jana Zamoyskiego i wzniesiona pod koniec XVI wieku. Jest trójnawowa z nawą główną sięgającą 20 metrów. Znajduje się w niej mauzoleum rodu Zamoyskich, późnobarokowy ołtarz z drugiej połowy XVIII wieku. W nawach bocznych jest 8 kaplic i jedna przy prezbiterium. Nad wejściem znajdują się organy z końca XIX wieku. W pobliżu katedry znajduje się Muzeum Sakralne. Zrekonstruowana kamieniczka z XVII wieku. Stara brama lubelska, widziana od wewnętrznej strony murów. Kowiec, obiekt poforteczny, który służył do obrony fosy. Obecnie znajduje się tu makieta Zamościa. Brama do Parku Miejskiego. Stara brama lubelska, widziana od zewnętrznej strony murów Zamojskiej Twierdzy. A to brama Szczebrzeska, wzniesiona w latach 1603-1605. Biały budynek to dawny arsenał, a w głębi prochownia. Miasto zostało zaprojektowane przez Bernardo Morando w formie twierdzy, która miała bronić włości zamojskich przed najazdami Tatarów i Kozaków. Widok katedry od strony bramy Szczebrzeskiej. Pomnik Jana Zamoyskiego, założyciela miasta. W tle Pałac Zamoyskich. Pałac został wzniesiony w drugiej połowie XVI wieku i przebudowany w XVIII. Po 1831 roku był tu szpital wojskowy. Budynek prochowni z 1840 roku. Wielokrotnie przebudowywany budynek arsenału o długości ponad 60 metrów. Obecnie mieści się w nim Muzeum Fortyfikacji i Broni.
dawnych dach Akademii Zamojskiej obecnie mieści się tu Liceum Ogólnokształcące. Tu mieściło się seminarium duchowne. Stara brama lwowska, a w tle kościół franciszkanów. Fragment umocnień twierdzy zamojskiej w okolicy nadszańca bastionu VII. Przy nadszańcu jest tak zwana cela Waleriana Łukasińskiego. Obecnie w tym nadszańcu jest kilkadziesiąt sklepów, restauracja oraz ekspozycja muzealna. Działa przypominają o militarnym charakterze budowli. Nadszaniec jest dwukondygnacyjną budowlą z czerwonej cegły, powstałą w latach 1825-1830. Ściana jest wygięta półkoliście, a dach przykryty nasypem ziemnym. Jesteśmy na dachu nadszańca bastionu VII. Rozciąga się stąd widok na niemal całą zamojską starówkę. Dawny klasztor Bonifratrów, a za nim kościół franciszkanów. Czerwony budynek to nadszaniec na bastionie VI. Z lewej wieża dzwonnicy katedralnej, a z prawej wieża ratusza. Dom centralny. Wieżyczka kościoła świętej Katarzyny. Na końcu pałac Zamojskich i pomnik Jana Zamojskiego. Dom, w którym urodził się i mieszkał Marek Grechuta. To tablica pamiątkowa poświęcona artyście. W podwórzu przy domu Marka Grechuty jest piękny ogród pełen kwiatów, krzewów i dzikiego wina. Renesansowo-barokowy kościół świętego Mikołaja wzniesiony w XVII wieku. Była to wówczas cerkiew, a obecnie jest to kościół rzymskokatolicki. Plac Wolności, przy którym stoi kościół franciszkanów. Został zniesiony w połowie XVII wieku i był w tamtym czasie największym kościołem barokowym w Polsce. Dom centralny został tak nazwany, gdyż był pierwszym budynkiem w mieście, który miał centralne ogrzewanie. Barokowy kościół świętej Katarzyny z końca XVII wieku.
Kościół jest jednonawowy. Jego wyposażenie pochodzi z pierwszej połowy XX wieku. W ołtarzu głównym jest obraz patronki kościoła z drugiej połowy XVIII wieku. W 1939 roku w podziemiach kościoła ukryto obraz Jana Matejki, hołd pruski. Na chórze znajdują się 15-głosowe organy wykonane w Krakowie w 1956 roku. Dzwon na sygnaturce nosi imiona świętych Piotra i Pawła. Wejście do Urzędu Miasta od strony Rynku Solnego. Synagoga wybudowana na początku XVII wieku. Jest najlepiej zachowaną późnorenesansową synagogą w Polsce. Obok synagogi zawieszono na drzewie rzeźby ryb. Zbudowany z cegły natrzaniec bastionu VI o długości 77 metrów. Tereny za bastionem VI. W głębi amfiteatr porastający trawą i chwastami. Pomnik biblijnego króla Dawida psalmisty. Mury Zamojskiej Twierdzy. Fortyfikacje zbudowano w latach 1579-1618 na zlecenie Jana Zamojskiego, a później były one wielokrotnie przebudowywane. Bastion VI widziany od strony przedpola twierdzy. Budynek, w którym mieści się galeria rzeźby profesora Mariana Koniecznego. Przed galerią wyeksponowano dwie rzeźby. To rzeźba Wisła. Obok stoi rzeźba Macierzyństwo. Dwie kładki widokowe nad torami kolejowymi są fragmentem trasy spacerowo-widokowej wokół umocnień twierdzy. Na balustradach wiszą kłódki umieszczane przez zakochanych. Składki widać czoło bastionu I i fragment zamojskiej starówki. Sprzed pola twierdzy wracamy do miasta i kończymy jego zwiedzanie przy fontannie na rynku wodnym. Z Zamościa przejechaliśmy do Szczebrzeszyna, jednego z najstarszych miast Roztocza i Lubelszczyzny. Synagoga z początku XVII wieku, potem przebudowywana. Obecnie mieści się tu miejsko-gminny ośrodek kultury. Przed synagogą ławeczka z chrząszczami, które brzmią w Trzcinie w Szczebrzeszynie. Kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, wybudowany dla franciszkanów i konsekrowany w 1638 roku. Na obrzeżu miasteczka, przy źródełku u stóp Góry Zamkowej, jest najstarszy pomnik chrząszcza z 2002 roku, wyrzeźbiony w drewnie lipowym. W centrum miasta stoi ratusz zbudowany w 1840 roku. Pierwsza wzmianka o Szczebrzeszynie pochodzi z 1352 roku, z czasów Kazimierza Wielkiego. Przed ratuszem stoi wykonany z brązu w 2011 roku dwumetrowy pomnik chrząszcza. Niedaleko rynku stoi barokowy kościół świętego Mikołaja wzniesiony w XVII wieku. Dwukrotnie spłonął w XVII i XVIII wieku, ale był odbudowywany i remontowany. Kościół jest trzynawowy.
rzeźba trzech kultur wykonana w Dniu Ściętej Lipy. Symbolizuje przenikanie się kultury i religii katolików, prawosławnych i Żydów. Prawosławna cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy. W swej obecnej postaci budynek został zniesiony w XVI wieku. Na wzgórzu położony jest Kirkut, czyli cmentarz żydowski. Zachowało się około 400 macew, z których najstarsza pochodzi z 1545 roku. Kościół świętego Jana Nepomucena wybudowany na wyspie, konsekrowany w 1747 roku. Na obrazie ściennym patron kościoła. Otoczenie kościoła prezentuje się bardzo malowniczo. W pobliżu kościoła znajdują się budynki zarządu ordynacji zamojskiej zbudowane w drugiej połowie XIX wieku. W tym budynku mieści się obecnie Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska imienia Jana Zamojskiego. Przejechaliśmy do Krasnobrodu, gdzie znajduje się sanktuarium pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół został konsekrowany w 1699 roku. Został ufundowany przez królową Marysieńkę, żonę króla Jana III Sobieskiego. W ołtarzu głównym między kolumnami znajdują się postacie czterech świętych: Jacka, Dominika, Wincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. Po lewej stronie znajduje się barokowa ambona w kształcie wazy. Niedaleko kościoła jest XVIII-wieczna kaplica na wodzie, zwana czasami kaplicą objawień, gdyż w tym miejscu w 1640 roku Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boża. W kaplicy znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej. Tutejsi mieszkańcy oraz licznie przybywający pielgrzymi uważają, że woda pod kaplicą ma właściwości lecznicze. Przy dróżce prowadzącej obok kaplicy stoi 15 stacji różańcowych. Jest tu też figura upamiętniająca objawienie Matki Bożej Jakubowi Ruszczykowi. Kolejnym punktem na trasie naszej wycieczki jest Józefów. Dawna synagoga, obecnie znajduje się tu miejska biblioteka publiczna. Fontanna na Józefowskim Rynku. W rynku stoi też pomnik na cześć ofiar wysiedleń i pacyfikacji hitlerowskich. Figury stojące przed urzędem miasta. Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Został ukończony w 1886 roku, ale konsekracja miała miejsce dopiero w 1951 roku. Kościół jest jednonawowy, żerandole i kinkiety zostały wykonane z poroży.
osobno wzniesiono przykościelną dzwonnicę. Późnym popołudniem dotarliśmy do Tomaszowa Lubelskiego. Przy rynku stoi czajnia, drewniany dom z 1895 roku, zwany też herbaciarnią. Dawna siedziba Straży Pożarnej, obecnie mieści się tu szkoła muzyczna. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Mikołaja. Została poświęcona w 1890 roku. Modrzewiowy kościół pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Został konsekrowany w 1668 roku. Jest unikatowym przykładem pełnego zastosowania form budownictwa barokowego w drewnie. Fundatorem pałacu w Narolu był hrabia Felix Antoni Łoś. Prace przy jego budowie zostały zakończone w 1776 roku. Niestety nie mieliśmy możliwości wejścia na pałacowy teren. Udało nam się jedynie zrobić ujęcia pałacu z banerów wywieszonych na ogrodzeniu. Pałac położony jest na wzgórzu i otoczony parkiem. Z rynku, otoczonego piętrowymi kamieniczkami, ruszamy na krótki spacer po mieście. Pierwsza historyczna wzmianka o Leżajsku pochodzi z 1346 roku. W pobliżu rynku stoi ratusz z dzwonniczą wieżą obronną. Ratusz został wybudowany w 1869, a wieża w 1905 roku. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych. Został zbudowany w stylu późnorenesansowym, a jego konsekracja odbyła się w 1619 roku. Ambona z papieską tiarą, zwieńczona kulą z krzyżem bożogrobców. Ołtarz jest wczesnobarokowy. Został wykonany w 1643 roku w kształcie łuku triumfalnego. Bogato zdobione stalle świadczące o tym, że kościół był zakonny. Rokokowa polichromia z drugiej połowy XVIII wieku przedstawia sceny biblijne. Dawna cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, a obecnie kościół Jezusa Miłosiernego. Budynek dawnego Towarzystwa Oświatowego Proświta, a obecnie Biblioteka Publiczna. Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztor Bernardynów. Kościół drewniany stał tu już w roku 1594, a obecna bazylika została zbudowana w latach 1618-1628. Kościół ma 60 metrów długości, 26 metrów szerokości i 28 metrów wysokości. Może pomieścić 5000 ludzi. Świątynia jest trzynawowa. Barokowy ołtarz główny został wykonany przez braci zakonnych w 1637 roku. W ołtarzu jest obraz Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Manierystyczna ambona z baldachimem w kształcie tiary papieskiej i rzeźbą Boga Ojca u szczytu. Bazylika jest uważana za najpiękniejszy zabytek ziemi przemyskiej. Thank you.
bogato zdobione stalle z około 1650 roku. Korpus ambony wspiera się na rzeźbie anioła. Imponujące organy należą do najcenniejszych zabytków tego typu nie tylko w Polsce, ale także w Europie. W 1675 roku kościół otoczono wysokim murem, aby chronić go przed najazdami tatarskimi. W 2005 roku zespół kościoła i klasztoru Bernardynów uznano za pomnik historii. Brama do Zamku Lubomirskich i Potockich. Zamek jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Obecnie jest siedzibą muzeum Zamek w Łańcucie. Zamek został zbudowany na polecenie Stanisława Lubomirskiego w pierwszej połowie XVII wieku. W 1816 roku zamek drogą sukcesji stał się własnością Alfreda Potockiego, wnuka Izabeli Lubomirskiej. Potoccy opuścili zamek w 1944 roku. Arkadowe przejście łączące zamek z budynkiem oranżerii. Budynek oranżerii, który powstał w latach 1799-1802. Obecnie mieści się tu Centrum Edukacji Tradycji. Zespół pałacowy otaczają ogrody. To ogród różany. Po drugiej stronie pałacu jest ogród włoski, w tej formie założony w 1901 roku. Centralną część ogrodu stanowi rzeźba Bachusa na panterze. Pierwotnie stał tu sarkofag obsadzony kwiatami. Alfred III Potocki w 1944 roku wywiózł z zamku 600 skrzyń najcenniejszych dzieł sztuki. Figura świętego Huberta w parku. Glorietta z posągiem Diany. Na koniec pobytu w Łańcucie obejrzeliśmy synagogę wybudowaną w XVII wieku przy wsparciu Stanisława Lubomirskiego. Pierwsza wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1281 roku, a miasto zostało lokowane w 1393 roku. Ratusz z połowy XVII wieku, z wieżą z 1909 roku. Domy przymurowe z przełomu XVIII i XIX wieku. Ich tylną ścianę stanowi obronny mur miejski. Kościół przy klasztorze Bernardynów. Został ufundowany w 1461 roku przez Rafała Jakuba Tarnowskiego, ówczesnego właściciela Przeworska. Kościół jest trzynawowy. W ołtarzu głównym znajduje się od 1613 roku obraz Matki Bożej Pocieszenia. Idziemy teraz do Bazyliki Kolegiackiej pod wezwaniem Ducha Świętego. Została wzniesiona w latach 1430-1473
i jest jednym z najcenniejszych obiektów gotyckich w Polsce. W kościół wchodził w skład dawnego zespołu klasztornego Bożogrobców. W 1640 roku kościół otoczono murami. Główne wejście prowadzi przez wieżę o wysokości 40 metrów. Od 2012 roku bazylika jest sanktuarium Grobu Bożego. Jesteśmy teraz w parku w stylu angielskim na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku. Pięknie prezentuje się aleja wysadzana grabami. Zespół był znoszony przez rodzinę Lubomirskich. Obecny budynek pałacowy pochodzi z połowy XIX wieku. Wcześniej istniał w tym miejscu późnorenesansowy dwór obronny. Od 1974 roku funkcjonuje Muzeum Pałac Lubomirskich. Według tradycji Jarosław został założony w 1031 roku przez wielkiego księcia Rusi Kijowskiej Jarosława I Mądrego. Na rynku stoi neorenesansowy ratusz. Budynek był wielokrotnie przebudowywany i w obecnej formie pochodzi z 1896 roku. Podcienie w kamienicach od wschodniej strony rynku. W południowej wieży rynku stoi późnorenesansowa kamienica Orsetich, wybudowana w 1570 roku. Obecnie mieści się tu muzeum. Hala targowa, dawniej zwana Wiatą Miejską, została wybudowana w latach 1913-1924. Na fasadzie znajduje się herb Jarosławia. Frontowa elewacja ratusza. Budowla została wzniesiona z cegły i ma cztery kondygnacje. Powierzchnia użytkowa wynosi 3200 m2. Zabytkowa studnia na Jarosławskim Rynku. Synagoga z 1811 roku. Grecko-katolicka cerkiew Przemienienia Pańskiego, konsekrowana w 1747 roku. Jest głównym ośrodkiem pielgrzymkowym polskich unitów. W cerkwi znajduje się słynąca łaskami ikona Matki Boskiej Jarosławskiej, zwana Bramą Miłosierdzia. Wieża dawnego kolegium jezuickiego. Przemyśl leży nad Sanem i liczy 56,5 tysiąca mieszkańców. W 2018 roku zespół staromiejski Przemyśla został wpisany na listę pomników historii. Ukraiński Narodny Dom. Pomnik Adama Mickiewicza na Placu Dominikańskim. Został odsłonięty w 1891 roku. W pobliżu na ławeczce siedzi dobry wojak Szwejk. Siedziba Urzędu Miejskiego. Kamienice przy rynku. Ulica Franciszkańska.
Kościół Franciszkanów pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej, zbudowany w stylu późnego baroku i klasycyzmu. Kościół jest trzynawowy. Sklepienia są udekorowane licznymi freskami. Budowa kościoła trwała od 1754 do 1778 roku. Wnętrze w stylu rokoko imponuje bogactwem rzeźb i fresków. W kościele znajdują się relikwie świętego Wincentego. Portret fundatora kościoła, biskupa Wacława Siarakowskiego. Centralnym elementem ołtarza głównego jest cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej z przełomu XVI i XVII wieku. Archikatedra bizantyjsko-ukraińska świętego Jana Chrzciciela. Świątynia została wybudowana przez zakon jezuitów w latach 1626-1632. W 1991 roku kościół został przekazany archidiecezji przemysko-warszawskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Zabytkowy ikonostas z lat 80. XVII wieku. Do archikatedry przeniesiono go z Lubaczowa w 1993 roku. Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Jana Chrzciciela. Wieża ma 71 metrów wysokości. Fasada katedry. W nawie głównej prowadzone są prace renowacyjne. Odrestaurowana barokowa kaplica Fredrów. Freski na sklepieniu kaplicy pochodzą z 1731 roku. Ołtarz główny z pierwszej połowy XVIII wieku. Ozdobne stale z tego samego okresu. Odwiedziliśmy także Muzeum Historii Miasta Przemyśla, najstarszy znany widok miasta. Szwedzi pod Przemyślem. Wnętrza przemyskiego mieszkania. Ciemna, bezokienna kuchnia. Gabinet pana domu. Salon z oknami wychodzącymi na rynek. Sypialnia. Jadalnia. Studio fotograficzne sprzed 100 lat. Dawna izba szkolna.
Na wzgórzu zamkowym wznosi się renesansowy zamek Kazimierzowski. Pierwszy murowany zamek powstał w tym miejscu po 1340 roku za czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Widok na okolicę ze wzgórza zamkowego. Dzwonnica przy kościele świętej Teresy i klasztorze karmelitów bosych. Późnorenesansowy XVII-wieczny kościół pod wezwaniem świętej Teresy. Został wybudowany w latach 1620-1630. Ołtarz główny został wykonany w 1982 roku, przy tym wykorzystano rokokowe rzeźby pochodzące z ołtarza bocznego. Barokowa ambona w kształcie łodzi. Ołtarz z obrazem Oto człowiek. Budynek dawnego seminarium wyznania grekokatolickiego. Wieża zegarowa z drugiej połowy XVIII wieku o wysokości 34 metrów. Obecnie mieści się tu Muzeum Dzwonów i Fajek. Jeden z bunkrów linii Mołotowa z II wojny światowej. Około 1580-1590 roku zbudowano murowany zamek na planie czworoboku z czterema basztami w narożach otoczony stawami. Inicjatorem budowy był kasztelan przemyski Stanisław Sieciński, który później przyjął nazwisko Krasicki. Jesteśmy na rozległym, prostokątnym dziedzińcu zamkowym. Z lewej baszta boska, pośrodku wieża zegarowa. To baszta królewska z sześcioma narożnymi wieżyczkami. Zwieńczona attyką baszta papieska. Baszta szlachecka zwieńczona kopią korony króla Zygmunta III Wazy. Ściany od strony dziedzińca są udekorowane techniką z grafitto. Krypta grobowa Sapiehów, którzy byli ostatnimi właścicielami zamku. W Baszcie Boskiej jest kaplica zamkowa pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Wszystkich Świętych. Była konsekrowana w 1617 roku. Została zdewastowana przez wojska radzieckie w czasie II wojny światowej i ponownie konsekrowana w 2007 roku. Pod względem architektonicznym jest porównywana z kaplicą zygmuntowską na Wawelu. Zachowały się dębowe drzwi do kaplicy z motywem pelikana i orła. Pomieszczenia w Baszcie Papieskiej. Znajdowały się tu pokoje gościnne, przeznaczone dla wysokich dostojników kościelnych. Wjazd do zamku od strony zachodniej. Tędy przez zwodzony, a później kamienny most prowadziła droga z miasta do zamku.
Z lewej strony Baszta Papieska, z prawej Baszta Boska z Kaplicą Zamkową. Murowana obronna cerkiew pod wezwaniem świętego Onufrego z XV wieku. Jest najstarszą zachowaną tego typu budowlą w Polsce. W grubych kamiennych murach umieszczono otwory szczelnicze. Według tradycji w jej podziemiach jest pochowany ostatni prawosławny władyka przemyski Michał Kopystański. Do XVIII wieku cerkiew należała do klasztoru bazylianów, a później była cerkwią parafialną. Kalwaria Pacławska jest usytuowana na wzgórzach i ma około 1600 metrów długości. Tworzy ją 35 murowanych i 7 drewnianych kaplic kalwaryjskich. Sanok leży w Dolinie Sanu. Liczy około 35 tysięcy mieszkańców. Neoromański kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego z XIX wieku. Jego konsekracja miała miejsce w 1897 roku. Dom mansjonarski z XVIII wieku. Obecnie mieści się tu Młodzieżowy Dom Kultury. Stary ratusz. Nowy ratusz stoi przy rynku naprzeciw starego ratusza. Neoromański kościół franciszkanów z XVII wieku. Nawa główna. Obecny ołtarz główny pochodzi z 1887 roku. Między sześcioma kolumnami znajduje się późnobarokowy krucyfiks zmiankowany w 1694 roku. Obraz Matki Bożej Pocieszenia. Ambonę wykonał Ferdynand Majerski w 1889 roku. Zwiedzimy teraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Zostało ono założone w 1958 roku. Jesteśmy na rynku galicyjskim. Pod względem liczby zgromadzonych obiektów jest to największy skansen w Polsce. Remiza strażacka z Golcowej z 1920 roku. Drewniana synagoga z Połańca z pierwszej połowy XVIII wieku. Zagroda jednobudynkowa z 1861 roku. Cerkiew grecko-katolicka z 1731 roku z Grąziowej. Cerkiew nad Dzwonnicą. Cerkiew z Rosolina pod wezwaniem świętego Onufrego została zbudowana w 1750 roku. Boczna ściana cerkwi świętego Onufrego.
Agata Lękowska. Cerkiew ze wsi Robki w powiecie gorlickim pod wezwaniem Narodzenia Bogu Rodzicy została wybudowana w 1801 roku. Dzwon z 1925 roku z nieistniejącej cerkwi w Balnicy. Naprzeciwko cerkwi ustawiono kamienne rzeźby tworzące drogę krzyżową. Są tu 43 kamienne figurki wyrzeźbione przez artystę ludowego Tomasza Śnieżka. Dwór ze Święcami w powiecie jasielskim z 1861 roku, zbudowany z drewna jodłowego. Do 1927 roku należał do rodziny Olszewskich. Wyposażenie wnętrz nie jest oryginalne. Ich aranżacji dokonano w dużym stopniu ze sprzętów pochodzących z dworów w okolicy Sanoka. Rekonstrukcja drewnianej wieży wiertniczej z około 1900 roku. Kocioł parowy lokomobilowy z 1919 roku. Wiatrak z domaraza zbudowany w 1926 roku. Remiza strażacka z lipinek z 1934 roku. Wiatrak z Urzejowic koło Przeworska z 1902 roku. Drewniany, późnogotycki kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Józefa został wybudowany najpóźniej w 1667 roku w Bączalu Dolnym koło Jasła. We wnętrzu jest barokowy ołtarz główny, a także późnorenesansowa ambona z XVII wieku. Skansen leży nad Sanem, zajmuje obszar o powierzchni 38 hektarów. Wizytę w Lesku rozpoczynamy pod ratuszem. Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny został wybudowany około 1539 roku w stylu późnogotyckim i jest najstarszą świątynią na terenie Bieszczadów. Barokowy ołtarz z XVIII wieku z figurami świętego Stanisława i Wojciecha. W centralnym punkcie ołtarza znajduje się kopia ikony Matki Bożej Leskiej. Drewniana ambona z 1754 roku. Dawna synagoga z XVII wieku. U szczytu tablice dekalogu. Została zdewastowana w czasie II wojny światowej. Po wyremontowaniu obecnie mieści się tu Galeria Sztuki i Muzeum Żydów Galicyjskich. Cmentarz żydowski. Na powierzchnię około 3 hektarów. Zachowało się na niej około 2000 nagrobków. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1548 roku. Z Leska przejechaliśmy nad jezioro Solińskie. Jest ono zbiornikiem retencyjnym na rzece San.
budowę zapory rozpoczęto w 1960 roku, a w 1968 roku zaporę wraz z elektrownią oddano do eksploatacji. Przy budowie pracowało ponad 2000 ludzi. Poniżej zapory znajduje się elektrownia wodna o mocy 200 MW. W 2022 roku uruchomiono kolej gondolową nad zaporą Solińską. Całkowita długość trasy kolei wynosi 1580 metrów. Zbiornik ma 22 km kwadratowe powierzchni i największą w Polsce pojemność wynoszącą 472 miliony metrów sześciennych. Maksymalna głębokość zbiornika to 60 metrów przy zaporze. Górna stacja kolei gondolowej znajduje się na górze Jawor. Na zboczu góry Jawor wybudowano wieżę widokową. Zapora ma 81,8 metra wysokości i jest najwyższą w Polsce. Długość zapory wynosi 664 metry. Nasz objazd po Polsce południowo-wschodniej kończymy krótką wizytą w Ustrzykach Dolnych. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski został wybudowany w latach 1908-1909 w stylu neogotyckim.